Przyjechałam tutaj wdrapać się na tą przepiękną górę. Myślę, że będzie świetnie, pogoda dopisuje, nie pada, więc proszę trzymać kciuki dla wszystkich. Szosowy klasyk Via Dolny Śląsk ponownie zagościł w Kowarach, skąd 400 kolarzy szosowych zmierzyło się z morderczą trasą z metą na przełęczy Okraj. Równolegle odbył się bieg alpejski i wyścig MTB Kowary Okraj. Jako pierwsi wystartowali szosowcy. To wyjątkowa edycja, bo jazda indywidualna na czas. Jedyna w cyklu taka edycja, gdzie zawodnicy sami ze sobą, z własnymi słabościami rywalizują na trasie Kowary Okraj. To już można powiedzieć kultowa edycja, każdy chce zdobyć Okraj. Trasa wyścigu szosowego, można powiedzieć, jedyna taka czasówka, gdzie od startu do mety cały czas pod górę. Są chyba takie dwa momenty, gdzie rzeczywiście odpuszcza na chwilę. Do przełęczy Kowarskiej jeszcze można powiedzieć te nachylenie dosyć znośne, ale trzymające cały czas mięśnie w napięciu. Natomiast od przełęczy Kowarskiej już do samego Okraju momentami tam po 11-12% nachylenia, więc naprawdę ciężki wyścig. Ten cały tour jest fajnie zorganizowany, tworzy świetną atmosferę, a jeżeli chodzi o TT tutaj w Kowarach, to przynajmniej dla mnie jest możliwość sprawdzenia się na podobne dystansie, żeby sprawdzić jakąś nową życiówkę, wykręcę jakiś dobry czas, poprawię swój zeszłoroczny wynik na przykład. Jest to jedna z najważniejszych promocji miasta, dlatego że aktywny wypoczynek jest bardzo istotny. W tej chwili zajmuje pierwszoplanowe miejsce w spędzaniu wolnego czasu. Sport kolarski od kilkunastu lat prowadzimy wjazdy na Okraj, od kilku lat prowadzimy w biegi na Okraj, dlatego że Kowary sportem słyną, nie tylko rowerowy, biegowy, ale również biały sport, a białym sportem jest karate. Po szosowcach na linii startu pojawili się kolarze MTB, a po nich wystartowali biegacze górscy. Ten bieg jest pierwszym moim biegiem właśnie alpejskim w Kowarach na przełęcz Okraj, więc spodziewam się, że będzie ciężko, ale na sam koniec będzie bardzo fajnie i przyjemnie, uśmiech na twarzy, także będzie dobrze. Piękne góry, widoki piękne i w ogóle przyroda ciekawa. Przede wszystkim to mnie przyciąga tutaj, żeby przyjeżdżać w góry. Nie chodzi o wynik, tylko o samą tą atmosferę. Spotkania, nabiegania. Każdy ruch jest potrzebny i każdy ruch jest ważny. I dlatego zachęcam wszystkich, żeby się ruszali. A nie od dziś wiadomo, że doskonałym miejscem do tego są Kowary i przepiękne okolice.